Good afternoon, dear colleagues. I'm Mykola Davyduk. I'm from Kyiv, Ja jestem z Kijowa, z Ukrainy. Jestem ukraińskim ekspertem politycznym i komentatorem. I jestem autorem książki Jak działa propaganda Putina. To jest temat mojego wystąpienia. Ja opiszę Państwu kilka przypadków, z którymi mamy do czynienia na Ukrainie i jakie mamy doświadczenie. Wiecie Państwo, że militarne kampanie w Rosji są rodzajem propagandy, czyli są to żołnierze, którzy zabijają ludzi w Ukrainie, na Ukrainie w 2008 roku, w Gruzji, i Ukraina walczy z tą propagandą. Takie fakty oczywiste, że na zachodzie Ukrainy zostało zabitych więcej niż 20 tysięcy osób w ciągu ostatnich 2-3 lat po obydwu stronach. I 2 miliony osób zostało przemieszczonych. Są to taki wewnętrzni imigranci, ale jednocześnie oddziały, jak również broń, to jest tylko kilka procent nowoczesnego świata. Głównym powodem tutaj jest manipulacja, demoralizacja i również kontrola mediów. Chciałbym opisać może telewizję i inne media, które stają się narzędziem takiej właśnie broni Putina i Kremla. Są dwa rodzaje propagandy w Rosji. Pierwszy jest taki, że jest to na federalnym poziomie, które koncentruje się na poziomie federalnym, i drugi jest to międzynarodowy. Więc pierwszy, ten federalny, daje monopol Putinowi na rynku politycznym. Jest on unikalną osobą w Rosji. Cały czas jest chroniony przez osoby, i dlaczego on ma poparcie 80%. Czas jest on dyktatorem, ale nie wiadomo, dlaczego on ma takie wysokie notowania, ale takie ma. Odpowiedź jest taka, że jest monopol w mediach. Jest tylko jeden kanał telewizyjny. Oni nie są w opozycji do Kremlina. Oni starają się nie być lojalnymi w stosunku do urzędników, i oni starają się być liberalni w wolnym medium, ale reszta kanałów telewizyjnych cały czas są manipulowane, i jest naruszana tutaj wolność słowa, wolność opinii ekspertów i tak dalej. Drugi poziom jest to propaganda międzynarodowa, i wiemy o Rosji dzisiaj, jak ona wygląda. To jest najważniejsze narzędzie propagandy międzynarodowej. 2 lata temu zostało stworzone i próbuje to, działa to w wymiarze globalnym, działa to źle, ale wciąż jest kontynuowane, ponieważ jest na to bardzo duży budżet. Oni nie zarabiają pieniędzy z budżetów reklamowych, nikt nie wpłaca pieniędzy. Putin daje im każdego roku 0,5 miliarda środków. Nieoficjalny budżet to jest nawet 1 miliarda, więc Putin cały czas finansuje te kanały telewizyjne. Są również kilka kanałów telewizyjnych na Ukrainie, gdzie pracuje bardzo wielu rosyjskich dziennikarzy i menedżerów, ale właściciele tych kanałów telewizyjnych są obywatelami Ukrainy, ale głównym celem tych kanałów telewizyjnych jest, żeby stabilizować sytuację polityczną w kraju, więc żeby znaleźć pewnych terrorystów w Kijowie, chcą destabilizować sytuację na zachodzie Ukrainy, chcą przedstawić punkt widzenia separatystów. Są wciąż te kanały na Ukrainie i my nie wiemy, jak walczyć z nimi, ponieważ jest niepopularne
popularne, żeby walczyć z mediami, ale to czasami to nie są media, ale to jest jakaś hybryda, takie narzędzie walki, która działa przeciwko krajowi. Drugi punkt, który chciałbym podjąć, to są sieci społeczne. Myślę, że może państwo mieć taką sytuację, kiedy piszecie coś w mediach społecznościowych, na przykład swoje opinie na temat agresji Putina w Syrii, albo na przykład, jeżeli takie opinie wyrażacie na Twitterze, na Facebooku, czy też w artykułach, to wówczas jest jakaś ogromna agresja w stosunku do nas. Ludzie nienawidzą nas, życzą nam wszystkiego najgorszego i nie wiemy, co mamy z tym zrobić. I mówią, że i wtedy widzimy, że my nie chcemy wtedy już na tym Facebooku niczego pisać, bo wtedy jesteśmy znienawidzeni, więc czy to tak naprawdę ludzie nas tak nienawidzą i cały czas na przykład, że którzy są na przykład, nie ma takich osób, które przez cały czas piszą jakieś komentarze politycznie. My mamy takie fałszywe fabryki, gdzie pracują ludzie i piszą komentarz przeciwko tobie, przeciwko twojemu rządowi, przeciwko twoim ludziom. Tak naprawdę są takie fabryki, są tacy dziennikarze, którzy właśnie piszą takie słowa nienawiści. To jest ciekawą obserwacją jest taka, że niektóre w małych miastach rosyjskich na przykład 10 tysięcy mieszkańców w mieście, że główne słowem poszukiwania to jest Kijew, sytuacja polityczna, czy też poszukiwanie wiadomości o prezydencie Ukrainy, więc czasami są to wyszukiwania 100 tysięcy takich właśnie słów, ale w takim mieście, gdzie tylko jest 10 tysięcy osób, więc takie fabryki produkujące właśnie te komentarze, uwagi są usytuowane w takich małych miejscach, gdzie można łatwo pozyskać młodych ludzi, którzy za niewielką kwotę miesięcznie mogą pisać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu takie właśnie negatywne komentarze i wtedy my jako uczestnik Facebooka stajemy się pasywni. Oni za nas będą wyrażać nasze myśli. Również innym aspektem jest to, że mamy na Ukrainie taką sytuację, że propaganda Kremla i Putina stworzyła pewne takie grupy w sieciach społecznościowych, grupy wspierające terrorystów, grupy wspierające separatystów. Na przykład w niektórych miastach, gdzie mieszka 5 tysięcy osób, oni stworzyli takie grupy, gdzie ludzie, tak, prawdziwi ludzie, oni dodawali 2000, 3000, 5000 fałszywych kont i pokazywali w telewizji, w lokalnej lub federalnej telewizji i mówili, patrzcie, w tym małym mieście, gdzie mieszkało 5000 osób, 3000 z nich wspiera separatystów, więc to miasto musi się dołączyć do Rosji, więc to było bardzo dużo manipulacji, więc brali takie zrzut z ekranu, z mediów społecznościowych i pokazywali to na ekranie telewizyjnym. Chciałbym teraz powiedzieć może o blogerach, o liderach opinii, ekspertach politycznych, którzy pracują dla Kremla. Oni otrzymują pensję co miesiąc i czasami w niektórych regionach Ukrainy mają niewielkie pensje, takie jak na przykład $500. Ale niektórzy, którzy pracują na przykład w Moskwie, którzy mają swoje telewizyjne show lub
że na przykład się mianują siebie militarnymi ekspertami, ale na przykład on pracuje tak naprawdę w barze bądź też w drużynie piłkarskiej, ale oni piszą w telewizji, że są ekspertami na politycznym, że on jest ze Stanów Zjednoczonych, czy też z Niemiec, z Polski, czy z Ukrainy i oni mają wyższe pensje, dlatego że oni są takimi gwiazdami w telewizji ukraińskiej. Nikt o nich nie wie, o nich w ich kraju, w ich krajach, ale oni są gwiazdami w Ukrainie. Więc otworzono skrzynka pocztowa do racji Putina została zhakowana i napisano kilka gdzie opisano tak naprawdę, jaki jest budżet przeznaczony na media na Ukrainie. Jeżeli chcecie państwo, wiecie, to jest 1 milion na 8 miesięcy na stronę internetową Kremla i to są też również zarobki ekspertów, którzy pracują w Charkowie, w Odessie czy w innych, od 2000 dolarów na piszących uwagi na temat tego, jak dobry jest Putin, nawet wyższe zarobki, gdzie oni piszą całe blogi i również piszą całe pochwały na temat prezydentury Putina. I ostatnim tematem mojej to jest kłamstwo. Na Ukrainie mamy bardzo dziwną sytuację, mieliśmy bardzo dziwną sytuację przedtem. Mieliśmy bardzo wiele, było wiele z urzędników, którzy kłamali, którzy pracowali na Ukrainie, ale główną celem ich pracy to była praca dla rzecz Moskwy. To byli ludzie, którzy studiowali na Akademii Wojskowej w Moskwie, w Akademii Komunistycznej, ale po tym, jak rozpadł się Związek Radziecki, oni wciąż tak naprawdę pracują dla Moskwy i ich ojczyzna to jest Moskwa i oni wspierają tą Moskwę i my staramy się, my jako rząd Ukrainy, urzędnicy ukraińscy staramy się ich znaleźć i zwolnić ich chcemy. Mieliśmy pewne informacje na temat naszych wojskowych i jeden wysyłał na przykład maila do Moskwy i zapytaliśmy, dlaczego ty to robisz, walczysz za Ukrainę, a wysyłasz to do Moskwy, nie, ale on powiedział, że nie, Ukraina nie jest moją ojczyzną. On nie poszedł do więzienia, on pracuje w Kijewie i wszystko wróciło do normy, ale mieliśmy bardzo wiele ludzi, którzy pracowali w rządzie i oni tak naprawdę byli prorosyjscy, wiele partii politycznych, więc takich sojuszników politycznych byli, są opłacani przez Moskwę, przez Kreml i oni nie pracują na rzecz Ukrainy, oni pracują tak naprawdę dla swoich właścicieli. To nie tylko jest w Ukrainie, na Ukrainie. Ja wiem, że w niektórych krajach europejskich wiem, że takie są też sytuacje, że nie jest, że są też sojusznicy prorosyjscy w Brukseli, na przykład są takich lobbystów prorosyjskich, progazpromowych, że którzy mówią, że powinno się zostać w strefie Związku Radzieckiego, że nie powinno być podziału na Gruzję, na Mołdawię, na Ukrainie. Oni również pracują też w niewielkich grupach, nie o takim szerokim zasięgu, ale wiem, że to działa, że jest taki problem, musimy znaleźć rozwiązanie, jak walczyć z nimi. I może nasze doświadczenie ukraińskie może być praktyczne dla was, jak zwalczać i walczyć z propagandą w mediach, ponieważ my spotykamy się codziennie na Facebooku, rozmawiamy ze sobą. Więc musimy określić problem i potem powiedzieć, że on istnieje, a potem musimy rozpocząć walkę o naszą sprawę. Dziękuję za uwagę.